imię i nazwisko? Tadeusz Zieliński. Urodzony? 27 września 1927 roku w Gaju, gmina Skaryszew. Pseudonim? Igła. Co robiłeś w czasie wojny? W 1943 roku wstąpiłem do Armii Krajowej w obwodzie Radom-Aka. Co robiłeś po wojnie? Nie złożyłem broni. Brałem udział w akcji rozbicia więzienia w Kielcach pod dowództwem Antoniego Hedę. Co jeszcze? W czasie zasadzki 18 lipca w 1946 roku pod Skarszewem mój oddział zabił podpułkownika Alfreda Wnukowskiego. Co dalej? W roku 1946 powróciłem do lasu z mniej licznym, kilkuosobowym oddziałem. Ostatnią walkę stoczyłem 14 czerwca w 1948 roku. Pod wsią Dzierzkówek. Zginęli tam Felix Dębiec, wilk, Marian Frąg, Józef Budzyński, żandarm. Tadeusz Zieliński, partyzant. 24 czerwca 1948 roku został postrzelony z broni maszynowej w nogi przez żołnierza z jego oddziału, który chciał go wydać w ręce MBP. Chcąc uniknąć aresztowania przez bezpiekę, popełnił samobójstwo, rozrywając się granatem. Tadeusz Zieliński, Igła, został uznany za wzór dowódcy partyzanckiego.